w Rzeszowie stacjonują Amerykanie z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej no i granica Polska jest też chroniona przez polską armię. Wtargnięcie, jakaś próba dywersji po stronie polskiej dla Wagnerowców skończy się jednoznacznym rezultatem, dokładnie takim samym, jakim się skończyła pod Dajazzaur, kiedy próbowali Wagnerowcy przejąć instalacje naftowe Amerykanów i zostali po prostu zabici co do jednego niemalże w, w, tym, w tym rajdzie na instalację Konoko i to, to samo by się wydarzyło w przypadku próby wtargnięcia na teren NATO, no, oni by po prostu przestali istnieć, także nie ma sensu się przejmować takimi deklaracjami jakimś marszu, wagnerowców na Rzeszów. To jest mocna hiperbola, gdzieś tam ocierająca się o absurd, także to są jakieś fantazje Łukaszenki, które po prostu próbuje się lewarować. Wierzę w oczach Zachodu w zasadzie argumentów już ma niewiele w rozmowach z Zachodem, no to wykorzystuje tych wagnerowców więźniów politycznych.